Nie wolno tak mówić. Co nie oznacza, że nie należy, tylko nie wolno. Nie, to jest skandal. Ja w życiu tak nie sądzę. Ja też jestem ogólnie Polakiem, się okazało. Robiliśmy test, tak, prądkuję, w chuj. Normalnie lecą Polako ameby ze mnie, jak miło. Nie, ja jestem Polakiem, tak, tak jak pewnie wielu tutaj na publiczności, a niektórzy z was może nawet są Polkami. Tak, wie, otwieramy się na nowe środowisko. Zobacz, stand-up postępowy. Ciekawa sprawa. Pamiętacie, kiedyś się zorientowaliście, że jesteście Polakami? To nie jest taki moment taki, że wiesz, siedzisz jak że, co to pod moim nosem? A, wąs! Mało kto tak świadomie to ma. Do momentu, jak się nie orzesz o inną kulturę. Ja się zorientowałem, że jestem Polakiem za granicą. To jest najgorszym miejscem na to, naprawdę, bo to... Wiecie, co chodzi? Jak się zorientujesz, że jesteś Polakiem za granicą, to jest jakbyś się dowiedział, że jesteś gejem w trakcie robienia pały. Jakbyś, no to już robimy to, nie? Bo część, no co, no nie? I ja, bo te, lekturze takiego wstrząsającego dokumentu, horrany gościa, to był dokument tożsamości. Tam jest napisane w pewnej rubryce. Nie, prawda jest taka, że dowiedziałem się, jak byłem na robocie, na Arbeit w Szwecji. Tak jest. No bo wcześniej to tak się nawet nie myślało o tym, nie? Ale jak tam pojechałem, no wiadomo, znaki. Biała morda, czerwone nogi. No, czyli jak flaga. Chyba, że robię fikołka, to Indonezja, ale... I Szwecja też nieprzesadnie kompatybilna z polskim doświadczeniem, bo oni mają taki pomysł, że tam państwo w ogóle działa. I to sprawia, że nasza polska rogata dusza to tam, co tu się dzieje, i zachodzisz do zwykłego budki telefonicznej, bo to było lata temu, to ja byłem zszokowany. Tam normalnie było, słuchajcie, aparat telefoniczny i sygnał działało, może było się dodzwonić do kogoś. A do czego służyła w Polsce budka telefoniczna wówczas? No to co najwyżej do niezręcznego seksu w deszczu i jak chciałeś dziecku dać nowy rodzaj opryszczki od słuchawki. I było tyle. A tam było niesamowicie. Ja wiadomo, ja byłem też taki jeszcze, wiesz, w okowach polskości, nie? Więc jeszcze jakoś ciężko mnie było przekonać. Napisał do mnie urząd, no to się przeprowadzałem, wiadomo. A potem powoli, wiecie, o nie, powoli taki właśnie, o tutaj jakiś darmowy kurs języka, tutaj może coś tam, jakiś rower nieprzywiązany, tutaj jakieś darmowe cynamonowe role, nie? I tak czuję, jak ta polskość taka... Wiesz, o co chodzi? To coś, nie, nie! To schodzi ze mnie jak smak mułu skarpia, wiecie co? Tak czułem, powoli. Ktoś jeszcze w ogóle ma doświadczenie emigracyjne? Pracował za granicą, żeby dorobić, życie się zmienić? Wow, tak? Byłeś i gdzie byłeś? Szwajcarii. O Jezu, tam ciekawe to jest. Tam nie można śmiecić, ale narkomanów jest w chuj. To jest ciekawe, nie? Dużo walą heroiny, no, się nie wstydzą. A co tam robiłeś? Aż mnie praktyki na studiach. A, praktyki na studiach, dobrze, to spoko. To ich tam ojebałeś na wiedzę. Więc wywiozłeś ani słowa, nie powiem wam na miejscu. Fajnie. Nie, no tam jest pięknie, nie? Ale to jest, kurde, to jest... Wow. Większość ludzi, którzy wyjeżdżało, to jednak Anglia, nie? To jest inna para kaloszy. Wellingtonów, tak zwane. Ale, ja wiem, oczywiście referendum akcesyjne i potem akcesja Polski do Unii Europejskiej 2004 rok, kurwa. Chyba Anglicy nie doczytali tam tego coś, bo... A, otwieramy. Dla wszystkich? Dla wszystkich, tak. Dla wszystkich. Normalnie chłopy, jak spętane tygrysy tam w klatce. A, w końcu. Bo otworzyli nową lokację w grze, wiecie co chodzi. Kajko i Kokosz, teraz do Krainy Borostworów mogą się udać. Sam przecież, kurde, w tym maju to niektórzy przy granicy w Gerlitz tam z torbami tak zaraz będę. Tłumacz już, że to nie jest bliżej tak do końca. Mój kuzyn. O, ale on się czekał niesamowicie. Mówi, tam pojadę, życie zmienię. No i pojechał z ziomkiem, on dostał robotę na noc, a ziomek na dzień. Więc wynajęli jedno łóżko. Tak jest, elegancko. Pod koniec miesiąca można z ich prześcieradła napar z Polaka zapytać. Hardkorowi zawodnicy. Ja nie znałem Anglii, nie? Kompletnie. Ja tam pojechałem na występ. Pierwszy raz, nie? Niezbyt reprezentatywne, ale byłem w... Fajni ludzie, Anglicy i Polacy, byłem w takiej miejscowości, tylko do hardo, nie? Nazywa się Gloucester. Gloucester jest oczywiście dość znaną rodzajem sera. Tam też jest taka wspaniała tradycja, jeżeli dzisiaj się nie wychichraliście, no to polecam chętnie, żebyście wygooglali Gloucester Cheese Roll.
Ponieważ co to jest? Tam raz do roku jest takie wzgórze. Znaczy jest też przez resztę, ale wtedy ma znaczenie. Przychodzi wówczas taki ten miejscowy druid i ma gomułkę tego sera Gloucester. I on normalnie cast cheese, nie? I ten ser ududu. Aj. Ja też nie wiem jak. Dźwięk wydaje ser. Ja nie pochodzę z bogatego domu, że mamy takie ryzyko. O, zobaczmy, jak winogrona brzmią. Co do zasady jedzenia. No. Więc nie wiem. A Kolo rzuca ten ser i za nim rzucają się potomkowie i imperium, na którym nie zachodziło słońce. Synowie i córy dumnego Albionu. Wszyscy co do jednego, bo kto pierwszy na dole wygrywa ten ser, który też można kupić normalnie, bez łamania kręgosłupa. To nie jest tak, że o kontuar ci go tam... No to słuchajcie, to robią tam Anglicy. To... Tylko zgadujcie, jacy tam są Polacy w takim wypadku. Oni robią to samo, ale ser jest w plastrach. Zaraz wraca, będzie go złapał. Ale wiadomo, kruk łapie w locie. Kwestia jest taka... Nie no, tam po występie kolesie od razu podbili, wiadomo, wszyscy co do jednego, kurtki na motor. Nie ma opcji, że mają motoru, bo nie ogarną tego balansu, to jest za dużo dla nich. Oni wyglądają jakby podejrzliwym wzrokiem na rower, patrzyli tam, kurwa, stoi, to się wywraca. Mordy takie, że najlepsze profilowe to z radarów. I naprawdę, ostatnie osiągnięcie edukacyjne to puzzle w policyjnej izbie dziecka ułożone. Nie to, że źle, ale hardkorowi kolesie, co do jednego. I podchodzą, i oni nawet nie, to nie jest tak, oni nic żadnej interpunkcji, oni po prostu zdjęcie. Okej. Odbija. I nie wiem, czy stajemy tam, a nie, kojarzycie tych ziomków, co do zdjęcia wszyscy zawsze... grożą zdjęciu, nie? Nie wiem, kto to ogląda i kiedy, ale ma wpierdol ode mnie. I my razy... I Kolo, który robi zdjęcie, wychyla się z aparatu i włączyć rozpoznawanie twarzy. A oni wszyscy, nie, tylko nie to. Specjalnie brodę zapuszczałem. No, takich rozpoznanych to Ziobro cały samolot co tydzień wysyła. Z rozrywek na pokładzie, tylko film Con Air, Lot Skazańców. To jest to. Ale to tylko, ja też się nie, no różnie bywa, nie? No słuchajcie, no to różnie bywa. Ja też jakbyś mnie obudził w środku nocy, to bym miał tam darmory. Faktury 2006, kurwa, nie oglądać! Wiesz, każdy ma swoje za uszami, nie tylko okulary. Kwestia jest taka, że to było też tak, że w Anglii już byli Polacy. Normalnie, nie? Polki, Polacy. Normalnie, wiecie, taka świetna generacja, ci ta dumni lotnicy, tu z szalami, tu ratowali Anglię i nie tylko, kurde. Normalnie, wyprowadzacze korgich, malarze obrazów, wszyscy elegancki, krumpety jedzą tak, nożem widelcem i tą bezę, tak, no. To oni, jak zobaczyli, co przyjechało, co najlepsze ma do zaoferowania koronowo, no to przecież to był rozpierdol. Oni, co to jest? No bo nie było testów na lotnisku, nie? Że tam musisz, nie wiem, klockiem o odpowiednim kształcie trafić do dziury o odpowiednim kształcie. Musiałeś sobą trafić w bramkę. To jest do ogarnięcia, nie? Nadmienię też, że no różnie tam są. Znamy no taką typiarę na miejscu. No, ja teraz chłopaka mam Polaka. Tak, no to tam te reszta to nie. Ja mówię, i co? Och, nie mogę wziąć oddechu, żeby o nim nie myśleć. Mówię, taki romantyk? Nie, dusi mnie regularnie, po prostu polskie zwyczaje przyprowadzi. Broni mnie przed powietrzem. Nie, oczywiście to też nie jest prawda. Po prostu też tam było dziwnie, nie? Od razu jak się otworzyły, to granice zjechało trochę ludzi ze wschodniej Europy i od razu też angielskie gazety, które nie są za dobre, musimy się, to są szmatławce jak cholera, tam jakieś Daily Mirror, Kazimierz Daily Mirror, whatever. Jakieś Daily Sturm, a kurwa wiesz, o co chodzi. Wszystkie oczywiście najeżdżają jak mogą i w żadnej innej gazecie by nie było na jedynce historii, jak pewien sprzątacz z Polski, który został po godzinach w biurze, czyli chyba dobrze, został też sam i gdy jesteśmy sami, to często wychodzi taka prawda o nas. I akurat w przypadku tego człowieka, ta prawda oznaczała, że łaknął kontaktu. Chciał po prostu bliskości i zaspokojenia swoich dość podstawowych potrzeb.
i nie mnie oceniać. Dobra, to sam... On wyruchał odkurzacz, tak? Ale to nie jest też tak, że to jest nielegalne. Ja... Słuchajcie, ja byłem wiele razy samotny. Jakbym miał jakiś taki bardziej seksowny sprzęt AGD i lepsze zdolności z markerem, to wiedzę, co się działo. Nadto odkurzacz, tak jak idą sprzęty, tak? To chyba jest najlepszym wyborem, tak? No bo jako jedyny bierze, by nie oddawać, tak? To jest jego... Ale, ha! Kamera CTV. Normalnie, na legalu go nagrała i ktoś wykradł to nagranie i wysłał do właśnie jakiejś gazety, nie wiem, tam załóżmy Sun, na jedynce. O! Polski Polak, polski Polak, polsko, z polsko, sprzątaczy polsko, mówiliśmy, że z Polski, z Polski. I on... O, normalnie wyruchał odkurzacz Hoover, zapłodnił go niecnie i teraz powstają śmieciowe dzieci, zabierają ci zasiłek przez... I się tak, co to za ciąg logiczny, dziwaczny. Choć nadmieńmy, typu się nie bronił za dobrze, bo mówił, w Polsce wszyscy tak robią. A to jest nie do obronienia teraz. W czasach przedinternetowych może, to u nas, ale wiadomo. No i oczywiście zaraz się w komentariat tam husaria pojawiła i tam, jak to? Stop! Wow! I wszyscy oczywiście spięci. Jeden kolo wyjaśnił nas i obronił. Jednocześnie najlepiej mówi, to jest kłamstwo, wierutne kłamstwo. W Polsce nie mamy odkurzaczy Hoover, ruchamy z Elmery. To jest co? Na to trzeba oprzeć. Albo te typy, co ojebali łabędzia w parku, nie? Co? Słyszę? Odpowiadam. Tlenek węgla. Ale też historia, która miała miejsce, no nie wiem jak to było dokładnie, to pospekulujmy, nie? Normalnie dwóch chłopów siedziało, wieczór nuda, nie? I jeden mówi do niego, ty, a może byśmy w karcioszki pograli? Karcioszki? Bez sensu. A może ja bym ci zagadki pozadawał? Zagadki? Bez sensu. A może byśmy i... O, mam potem pomysł i go zrealizowali, co do sna. Ale nie będę kłamał. To łabędź to nie jest jakiś tam fajny ptak, to menda społeczna jest. Ktoś ma tu pozytywną historię z łabędziem? Tak, kurwa, pomógł mi w oświadczynach. Nie, mędy. Dasz mu chleba, nie dasz chleba, dasz mu powód do życia, tak, jak... Nie będę kłamał. Ja mam plan, jakbym pokonał łabędzia i to od dawna. Podstawowe jest to, że trzeba ściągnąć na niego agro, tak zwane, czyli tu zrobić klauna na rodeo, a kolega biegnie z brechą i, puch, i przez plecy. I oni to zrobili. Nadto oni go normalnie opierurwali, tak, jest takie słowo, i normalnie go skurzyli na miejscu, upiekli i zadzwonili do włoskiej knajpy i zamówili same sosy, co w chuj szanuję, trzeba przyznać. To jest zamówienie wspaniałe. Może to zabiło królową, nie wiemy, to ona jest... No, bo w ogóle wszystkie dzikie ptactwo w Wielkiej Brytanii należy do korony, Weskitu. Wszystkie whisky, pcieczewie, pekasy normalnie chodzą, tak o, tak, tłustym krokiem, dupskiem kręcą, kuszą. Tu mają stempel Diplomatic Immunity, nie można. Haram. I... Może to ją wykończyło. Bo ona tak, no a wszyscy w ogóle, o, królowa Elżbieta, rany gościa Jezu, zmarła, nie miała łatwo. Ta? Ona? To kto ma? Ona była przy stole, no, 70 lat, wszystkie decyzje. Wiecie, ona jest na wewnętrznym tej konwersacji na WhatsAppie iluminatów. I tak mi się zdaje, nie? Ona dostawała tam info zawczasu, nie? Pod koniec lat 70. telefon tam. Słuchaj, odpalamy AIDS, co ty na to? Bardzo dobrze, nienawidzę jazzu, rozpierdolidzi. Nie znoszę tych rytmów. Ale to może było za dużo. Dostała telefon, co? Dwóch polonusów? Ojebał mi obywatela? Koniec. Czas umierać. I nie jest bezpieczny. Nie wiem, co się stało z moim krajem. Nie, prawda jest taka. Prawda jest taka, że ciekawa postać, nie? Ja jej nie znam, nie? No ja znam tylko jak wy pewnie, nie? Z banknotów. Bo tam jest, ona jest normalnie na banknocie. W Polsce nie mamy fajnie, nikogo ciekawego na banknotów. Jakichś takich, kurde, dziwacznych typów, starych takich. Ja chciałbym, żeby były na banknotach wybitne Polki. Po prostu. Ale to ze względów narkotykowych. Bo bo ja lubię sobie czasem zajebać po prostu dobrą amfetaminę, a wybitnego Polaka przez wybitną Polkę to prawie jak trójkąt.
bardzo skomplikowany żart narkotykowy, ale... To jest taka, że pani Elżbieta Królowa jest na banknotach, co sprawia, że wszelkie transakcje narkotykowe w Wielkiej Brytanii są cudowne, bo jak tam płacisz, to ona patrzy się na ciebie i to świetnie wydałeś, bardzo dobrze. To jest właśnie niesamowite. Polacy w Wielkiej Brytanii ćpają, to tak grubo, nie? Nie wiem, czy lubicie narkotyki? Tam byście musieli. Część weekendu, po prostu, jasne. Bo to jest obietnica rządu królewskiej mości. Tam, jeżeli przez tydzień swojej gównianej nawet pracy nie rozpieprzysz paleciakiem za dużo towaru w magazynie, to cię stać na Geta Kokosa i bilet premelegre. W Polsce przypominam, że wpisana do konstytucji obietnica to jest zapierdalaj, ryska myżu. Ryska myżu, tak. Nie znacie, co to jest ryska myżu? No na zmyłki tak zrobili, żebyśmy się nie połapali. I trochę włada z noża kola. A to tyle, wypierdalaj do roboty. Przepraszam. Ja bardzo lubię i Polaków, i Anglików, wszystkich, oprócz tych Polaków, kurwów, co mi ukradli walizkę w Oławie. Do was mówię. Wiem, kim jesteście. Dziady. Dobrze, że pusto miałem, bo zawsze dwie woże, jedną pustą. Ale kurde, Anglicy też są spoko. No, ja lubię tam przebywać, ale jedyne miejsce, w którym nie lubię bywać, to jest lot powrotny z Anglii. Och, bo tam jesteś no, w mało elitarnym towarzystwie Polaków, którzy muszą wrócić do Polski i Anglików, którzy chcą być w Polsce. To jest dosyć ciekawy miks, to trzeba przyznać. Polacy w większości mają minę jakby po prostu na katorgę ich wieźli. Tak, o, rany, dobra. Here we go again, nie? Anglicy mają za to zęby. Jezus Maria, do zrobienia, nie? Często jeżdżą na tego. To jest prawda. No, ja widziałem od ich zębów lepiej zadbane masowe groby. To trzeba przyznać, że ryje mają straszliwe. I ci ludzie z nimi wraca. To jest twój skład. Jak to pierdolnie, to jest twój ekipa do poczekalni do piekła. Normalnie to jest ten... Pomylą twoje nogi z nogami typa, który teraz obcina paznokcie. Przy tobie. Tragedia. Jak wracaliśmy ostatnio, to już za dużo było, nie? Ryanairem, nie? Co, ja mi nie przeszkadza, nie? Bo ja wiem, że wiele osób ten... Ryanair przynajmniej jest szczery, że cię ma w dupie, nie? Cała reszta udaje, nie? My tu się staramy, tak? Naprawdę? Dlatego się stoi prawie zawsze u was. Ryanair, wiesz, możesz wściekły do nich podejść tam. Wy nie macie serca, a ty nie masz hajsu. No i co? No i... Dogadamy się, czy nie? Wywijają strasznie. Ostatnio zasnąłem, w końcu, podczas lotu, nie? I budzi mnie stewardesa i mówię, czego pani chce? On, chce pan tabletkę nasenną? I mówię, no to teraz coś jest. I oczywiście dolecieliśmy, nie? I na tej, co wyskakują te bagaże, to się nazywa karuzela, się dowiedziałem. I tam, w ogóle swoją drogą ta karuzela to tylko mój pomysł, nie? To było dobre do, jakby była jakaś katastrofa do identyfikowania zwłok, nie? Jak się zdaje, że coś się stał, jak... Nie, nasz miał czerwoną rączkę. Ale tym razem nie, czekam na bagaże i nie przyjeżdżają. I ja mówię, kurde, idę tam się pruć, nie? Normalnie, gdzie jest mój bagaż? Gdzie jest mój bagaż? Gdzie mordę? I Kolo mówi, no nie ma pana bagażu. A on w moich ubraniach jest, normalnie już zdążył. Ale ten lot był wybitny, bo dostaliśmy miejsce na skrzydłach, nie? Nie dosłownie. No oni są chujami, ale bez przesady. To jeszcze nowa oferta tam. Jak złap się zębami, jak dolecisz, to 7 dych opuszczamy w voucherach. I co? Aha, normalnie fajne to jest miejsce, nie? Dla tych, co nie wiedzą, to jest to przejście takie, że masz więcej miejsca na nogi, że twój mandżur musi do luku trafić, nie? Jak masz szczęście, to do Lucky Luku, let's go. Ale jest tam osobna zestaw odpowiedzialności w ramach przekazywanej nam niezwykle ważnej tutaj lekcji na temat bezpieczeństwa. Wychodzi pani zawsze, wie znacie. Ja jestem wielkim fanem tych lekcji bezpieczeństwa, bo to jest przecież taka denta lipa, jak on typiara wychodzi po 2 dniach szkolenia i tam. No tak, słuchajcie. W wypadku, jak tutaj się spadniemy z 11 kilometrów metalową puszką o ziemię, to się nie stresować! Spadną maski, będzie fajnie, wdychamy, tam już pilot rozpala bongo, turniaki lecą, wyskoczy z jeżdżalnia, byle nie w Bermudach.
No i zawsze mnie to dziwiło, że najpierw jest o, prezentacja bezpieczeństwa, tutaj to, a i za chwilę ta sama osoba, a może perfumy byś jeszcze kupił, kurwa. Nigdzie tak nie działa, że cię strażak wyciąga z pożaru i ty, słuchaj, zegarek mam do opędzenia. Przegadamy. A my mamy specjalną gadkę, nie? Bo pani podchodzi i z takim anielskim uśmiechem mówi, moi drodzy, jeżeli byśmy tutaj pieprznęli na wodę, co też złe nie jest, naprawdę, woda jest miękka, nie wiem, czy dotykaliście. I to jest klimat taki, że ludzie tu będą chcieć wyjść sobie na skrzydła. I wy musicie w tym pomóc, może chcą papierosa zapalić, albo wiesz, widok zapisać. I wy musicie zrobić takie... A my się... Ja jestem zastępcą szeryfa teraz. Normalnie. Odznaka z ziemniaka. Kawałek władzy dać i już tyle. Nie? No i wszyscy się zgadzają i nagle patrzę, dwa miejsca dalej, siedzi pani w tym samym rzędzie. Nie chcę generalizować, tak na oko 70 kilka lat. Jeśli miałbym zgadywać, południowa Osetia, wiecie o co chodzi? Nie? Taka chusta we fraktale, wiecie o co chodzi? Nie? Tu zatyka se hubą i krzesiwem, wiecie o co chodzi? Na pergaminie czyta Dana Browna w oryginale, wiecie o co chodzi? Nie? Potrafi przywołać eterycznego wilka 7 HP, wiecie o co chodzi? Ja to nie wiem. Tu naszyjnik z ruskich uszu, 4 tury w Afganie, kurwa, no nie było żartów. I pani do niej podchodzi i zadaje pytanie, English? Na co ona międzynarodowym? I to jest nowoczesność. Wyjmuje tam jakiś komunikator swój własny telefoniczny i wpisuje na Google Translate. I normalnie po angielsku się pojawia, pojawiają się runy, znikają, zapach jemioły, nie? I ta pani, hi. A my wszyscy, zajebiście, mamy healerkę, udało się, dołączam do składu. Jest, mamy typa z DPS-u, jest tank, cały zestaw, nie? I nagle, słuchajcie, gdzieś tak, nie wiem, w tamtym kierunku, tutaj, na zachodzie, czuję, że spruta rises. Normalnie czuję, że ktoś się zaraz wypierdoli. Normalnie czuję, jak komuś tam dupsko tak o, hi, nie? No, czuję, że ktoś zaraz wzywa menedżera tego samolotu. Normalnie jakiś Big Karen Energy stamtąd podchodzi i kolo przykrzywia głowę. Ja widzę, że on zbiera manę na jeden lingwistyczny czar, jaki potrafi. Normalnie. Bo on, te wszystkie lata, jak z Fazim uczył angielskiego się, jak walił se sitę do nosa, wiecie o co chodzi. Pamiętacie, okulary tu i nad ranem znasz kung fu, to każdy, nie tym. I on, excuse me. Ja się teraz, co za biała, Boże święty. Excuse me, do stewardessy. Czy uważa pani, że to rozsądne, że w tak odpowiedzialnym miejscu siedzi osoba, która nie zna języka angielskiego? I on wszyscy... Wypierdolił się na szamankę. Normalnie się wyjebał. Niepytany. Nawiedzącą kobietę. Kolejny agent patriarchatu. Chce patrzeć jak płoń. Ale najgorsze, że stewardesa, no jakby Duralex sed lex, nie? Patrzy tak, kurde, zgodnie z przepisami. Więc idzie się niestety przesiąść naszą babcię. Ale ona już przewidziała to. Bo to już było w kościach. I ona normalnie już w dwóch astralnych krokach nie ma jej, nie? Tylko zszokowani. I jedyne, co pozostaje, to duży niesmak po prostu. Ja tak patrzę na tę stewardesę, nasze spojrzenia się stykają, takim magnetyzmem oczu, ja czuję, że ona chciałaby to powiedzieć temu typowi, ale nie może, ale ja mogę. Że powiedzieć mu, że co ty se kurwa gościu wyobrażasz? Że co tu będzie, jak my pieprzniemy tu z 11 kilometrów, kurwa, spod Olimpu o ziemię, to ty tu będziesz, o tak, tu pomagam ludziom, będziesz ich składał, kurwa? Znałem masz angielskiego, a znasz nekromancję, to by się przydało. Ona znała, ją wywaliłeś, ty dziadzie. Co ty se wyobrażasz? Co my, że tu pasy mamy, o super, jeszcze kaski i te rękawki, kurwa, jak się przyda. To przecież nie ma znaczenia. To jest jak to ostrzeżenie na krecie do róży, że o Jezu, jak ci się wleje do oczu, to skontaktuj się z lekarzem. Kurwa, mam nadzieję, że jest w zasięgu krzyku, bo to jest naprawdę pilna sprawa. Znany lek! Mordo, to jest malowanie bomby, tu wszyscy zginą, a ty jako jebany konfident na sam koniec. To jest twoja nagroda. 9. krąg piekła. Więc lubię język polski. Kocham polski. Polski jest mój ulubiony. To jest najciekawsza rzecz, jaką mam w japie. I wielokrotnie. Czasami wstyd, że się go wstydzę. Wiecie, o co chodzi? Bo znacie to równanie, że jak jesteście za granicą, jesteście grupą Polaków i wraz ze zbliżaniem się do grupy Polaków, to proporcjonalnie maleje język polski.
idą, jakby się obcinali, jakbyśmy byli szpiegami w ogóle z jakiegoś... Bo trochę nie wiadomo, o co chodzi, chowa się ten polski, nie? Jak zepsuty ząb, tak. Wiesz, podajesz tam, from Slovenia. Słowakia? Nie, Słowakia, cool, yeah, whatever. I głupio mi strasznie, bo ja kocham język polski, jest niesamowity. Jak się pomyśli, że wiecie, tylko w tym języku, jak na przykład ktoś wrócił ze wspaniałego wyjazdu, o, zbierał cały rok, pojechał do Hurhady i tam się bawił doskonale, widział faraonów, piramidy i tego, i wraca opalony, zadowolony, nie? Uśmiechnięty. I do niego podchodzi, mówi, jak ci się podobał wyjazd? I on odpowiada, nie mogę narzekać. Ale by chciał, chuj, to widzisz, że tego brakuje mu do szczęścia tym. Nie trochę jeszcze ponarzekać. Wspaniały jest ten język. Ja go kocham, ale wiecie, czasami jak się go jest gdzieś za granicą, ja lubię Włochy, zawsze tam lubiłem jeździć i tam jak zaczynasz po polsku, to oni od razu te najbardziej znane elementy z Polski 3, nie? Czyli wiadomo, tam cats and dogs, pryncypałki, toxic fucker, każdy kojarzy. Ale nie no, bo to czasem cię, to są mili ludzie, ale jak czasem tam wywiniesz, to jest obsrane gaciatore i tam cię solą sobie, normalnie. Ale się zmieniło, teraz normalnie, focaccio, cię... Focaccio, da, to są te ssaki morskie, ale nie normalnie, bo coś zmieniło się. Wojna wybuchła w Ukrainie i Polacy się w porządku zachowali. Naprawdę, wiele dobrych, małych odruchów serc, znaczy więcej niż jakaś wielka odgórna akcja, nie? Chociaż też trzeba zaznaczyć, że wszyscy się spodziewali, że Polacy dadzą dupy. I nawet z tym daliśmy dupy, że nie daliśmy dupy. To trzeba przyznać, że musieliśmy kilka osób rozczarować. Ale to jest ciekawa sprawa, nie? Ja uważam, że to jest dobrze, że jest pomaganie. Zwłaszcza, że mi się zdawało zawsze, że Polacy to pomagają, tylko jak na koniec jest koncert, są fajerwerki i sprzedaż uranu, nie? A teraz jest... Teraz się nie znam na pomaganiu. I na mnie bardzo dobrze pomagać. Jakby każdy, jak tutaj siedzi, mam nadzieję, że pomógł. I niezależnie już od sprawy, warto pomagać. Ale! Jako człowiek... Trochę opóźniony społecznie. Chciałbym od wszystkich podobnych mi przekazać solenną prośbę. Jak organizujecie zbiórkę, to nie pod Lidle, bo to nie jest miejsce na to. Tam jesteś absolutnie na krawędzi kapitalizmu i myślisz, kurwa, to albo głód. Tam mnie ostatnio wyzwała od złodziei ta kasa automatyczna. To jest smutne miejsce do bycia. Nie chcesz tam... Zawsze jest ta osoba taka, wiecie, na wejściu taka wesoła i tak dalej, nie? I ona trzyma ten takie szklane podium, kojarzycie? Z takim zdjęciem wklejonym, jakby dziecka, które wygląda jak ogolony walos i ono ma jakąś chorobę. Chorobę, która brzmi okej, ale się okazuje, że jest straszna i tam... O, co Antosiowi? No, bubuliozę ma. I to jest źle? No, ręce i nogi odpadają. No to sobie przynajmniej może zajebać krokodila zaraz. Oni mają dobrą gadkę, nadmiennie, bo to jest ciężka praca. I oni podbijają zawsze tam, hema, słuchaj, może chcesz, wiesz, wpłacić jakiś grosik, może gotówka, może być też przelew, albo i blikiem. Jeśli się zamieniasz w ten zegar z kotem na ścianie. Wiesz co, ja... Nie mam pieniędzy. Ja tam wchodzę muzyki posłuchać. Wiesz, no, będę musiał dansować tam przy łososiu. No, on jak charytatywny rekin za Ukrainy. No. Ale trzeba pomagać. Mam nadzieję, że Ukraińcy dokopią ruskim. Ukraina, warto ją wspierać, bo z dwóch powodów. Po pierwsze ma rację i poza tym jest blisko. Jest trochę jak moja dziewczyna. Więc w życiu nie będę z nią dyskutował. Nie, poza tym Rosjanie to jest jakieś coś przegięcie pały. Oni normalnie ludzi trują, kurwa. Trują ludzi, normalnie to jest ich jakaś opcja, nie? Widać, że u nich nie było nigdy Magdy Gessler. Ale! Normalnie mają w służbach specjalnych 9 staruszek, co kurwa jabłka rozdają z polonem, wiesz, i tam siedzą potem chłopy tak zmacerowani, wiesz. Ale wiecie, otruli tego, Nawalnego. Kojarzymy Aleksieja Nawalnego? Kurde, ten to ma robotę, jo. Bo on jest, Aleksiej Nawalny jest z zawodu aktywistą antykorupcyjnym w Rosji. Co jest, no, potrafi podbić trochę stawki ubezpieczenia, trzeba przyznać. Tam nie może być. No i co? I otruli dziada. Normalnie go otruli, wywieźli go do Niemiec, tam go odbudowali, dali mu działko, lasery, kurwa, strzały. A ten zamiast zarabiać jak normalny człowiek w walkach elektronicznych robotów, to wrócił
Drugą szansę dał krajowi całemu. Kurwa, ja się kiedyś strułem wódką luksusową, nigdy nie tknąłem drugi raz. A ten całej takiej połaci kraju, niesamowite. No i siedzi w łagrze, bo to jest niestety kraj bezprawia. Ale zanim go tam posadzili, ciekawostka, on uzyskał numer do swojego zamachowca. Tak jest. I zadzwonił do niego, podając się za jego szefa. I może dla was to nie jest nic dużego, ale moje suty są gotowe do cięcia szkła. Bo ja po prostu... Ja robiłem żarty telefoniczne prawie całe dzieciństwo, ale żaden o taką stawkę. To jest taki hardcore. Ja jak myślę o tym, to mi się serce poci. Normalnie jest... No ja robiłem tam żarty. Halo! Czuje pani gaz? Ona... Nie. A czuje pani, że panią w chuja robię? Bla, 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 bla. I ona... Pan jest idiotą. Kurwa, trzeba się rozłączyć. Najgorsze, że raz się nie powiodło. Zadzwoniłem i mówię, przepraszam, czy to zoo? Tak, i małpa przy telefonie. Szybko poszło. Ale, dlaczego o tym mówię? Nie jest to pierwszy przypadek, kiedy nie doszła ofiara zamachu. Zadzwoniła do swojego zamachowca, podając się za jego szefa. Musiał się cofnąć kilka lat wstecz. Słuchajcie, trochę znowu problem. Ja wiem, iluzja nie jest pełna, ale... Zaufajcie. Ofiara zamachu dzwoni do swojego zamachowca, podając się za jego szefa. Kilka lat wstecz. Halo? Halo? Czy to Ali Akcza? Tak, Ali Akcza z tej strony. Z kim mam przyjemność? Z tej strony... Mehmet Ali... Turkogul. K-pop. Nad Sieńkiem. Z organizacji Szare Wilki. Chciałem cię spytać, czy powiodła się twoja próba zamachu na Jana Pawła II na placu Pawła i Piotra w Rzymie? Nie, umknął mej kuli. Mam szybkie pytanie, jedno. Dlaczego rozmawiamy po polsku? Zmylić szwajcarskich gwardzistów, oni mają duże uszy. Słuchaj, czy chciałbyś podjąć drugą próbę zamachu na Jana Pawła II? No nie bardzo, bo jakby siedzę w więzieniu. O, więzienie. Słyszałem o tym koncepcie. Nie bój żabry, albowiem mam plan. Poleci do ciebie mój umyślny śmeterlok. Motyl. I on ci się normalnie zawita do ucha i przekaże ci tajny plan. Skoczy z tej wielkiej wieży wprost w ramię orła, który przelatuje poniżej. Odlecisz do bezpiecznych krajów. Morda, czy ty opowiadasz teraz jako plan ucieczki drugą część Władcy Pierścieni? Bo to tak brzmi... Słuchaj, musimy to przerwać, bo ja wiem, że ty się nie nazywasz Mehmet Ali Turkogulu Kebab na Cienkim. To jest twój pomysł na nazwisko tureckie, bardzo fajnie. Z organizacji Szare Wilki. Mów natychmiast, jak się nazywasz. Niedobrze. Szarada się kończy. Maski spadają. Dobrze. Nie nazywam się Mehmet Ali... Kurwa, zapomniałem. Z organizacji Szare Wilki. Tak naprawdę nazywam się Jan Gaweł II. Jestem złym bratem bliźniakiem twojej niedoszłej ofiary. Czemu chciałeś zabić swojego brata? O, to dysputa sąsiedzka. Otóż mieszkaliśmy w jednym domku. On mieszkał na górze, ja mieszkałem na dole. Cały czas zalewał mi po prostu mieszkanie. Zostawiał swoją barkę na brzegu wanny. Słuchajcie, to wszystko z mojej strony. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Jeszcze przekochani. Cała przyjemność. Jestem bardzo...